Szczęść Boże, coś wam powiem. Myślę o moich uczniach, którzy przystąpią dziś do sakramentu bierzmowania. Na ile oni mają świadomość tego, co się dokona. Na ile czują te słowa, które powiedział dziś Jezus, że nas miłuje, żebyśmy trwali w tej miłości, byśmy zachowywali przykazania. Celowo na liturgię wziąłem czytanie z Dziejów Apostolskich o nauce, którą głosił Piotr w domu Korneliusza, gdy stąpił Duch Święty na wszystkich domowników, a dopiero później udzielono im chrztu. Ci młodzi są tacy sami. Trzeba im ogłosić dar, udzielić go, żeby on w nich owocował. Przecież miłość Ojca do Syna jest czymś niesamowitym. To ogrom miłości, który nie przytłacza, ale jest bardzo łagodny i bliski. Ta miłość, którą dzieli się Jezus, jest świadectwem, że nie pozostajemy zostawieni sami sobie. Chrystus zaprasza nas, byśmy radowali się tym faktem. Papież Benedykt XVI przekonuje nas, że Bóg potrafi przemienić w miłość nawet najtrudniejsze i najbardziej przytłaczające rzeczy w naszym życiu. Najważniejsze, byśmy pozostali wszczepieni w winorość Chrystusa. To niby tak niewiele, a zarazem tak dużo. Gdybyśmy tylko tak szybko nie odczuwali znudzenia, gdybyśmy mieli więcej cierpliwości w oczekiwaniu na owoce naszego zjednoczenia z Bogiem. Niestety, młodych trudno zachęcić do jakiegoś wytrwałego wysiłku. To, co wymaga zaangażowania, jest dla nich zbyt wymagające. Smutna to rzeczywistość, że obecni nastolatkowie w większości nie widzą, co chcą ze sobą zrobić, kim być, czym się zająć. Wydaje mi się, że wszystko będzie łatwe. Mogą robić o wiele więcej niż ich rodzice w ich wieku, mają więcej możliwości rozwoju, a często nie korzystają z tego. W kontekście wiary i przykazań rozumienia, czym jest grzech i czym jest łaska Boża, wydają się być zagubieni. Miłość Chrystusa jest czymś, co ośmiela nas do podejścia bliżej Boga. On oswaja nas ze sobą, podobnie jak czynił to lis w małym księciu. Każdego dnia zbliżał się do księcia, bo czuł z nim większą więź. Może i myślimy o sobie, że jesteśmy niewiele warci. Może i nie wiemy, jak odpowiedzieć na Bożą miłość. Ale Jezus nie oczekuje od nas wielkich czynów. Przecież On swoją Ewangelię kieruje do prostaczków, którzy bywają niezdolni o własnych siłach odpowiedzieć na ten dar. Tacy właśnie bywamy. Pogubieni, zakłopotani, zmieszani, wątpiący. Radość jest naszym ostatecznym przeznaczeniem. Wejdź do radości Twego Pana, mówi Jezus w jednej z przypowieści o talentach. Radością Pana jest odnalezienie zagubionej owcy czy powrót marnotrawnego syna. Taką samą radością jest każdy z nas, kiedy po latach błąkania się po świecie przyjdzie przed Jego oblicze i padając na kolana powie: zrób ze mną, co zechcesz. Taką modlitwę zanosiła błogosławiona Elżbieta od Przenajświętszej Trójcy. Mój Boże, Trójca, którą adoruję, uspokaja moją duszę. Uczyń z niej swoje niebo, swój dom i miejsce Twego odpoczynku. Abym nigdy Cię nie opuściła w niej i wiecznie w niej była, całkowicie przebudzona w wierze, adoracji i oddaniu się bez reszty Twojemu stwórczemu działaniu. Pomyślmy dziś, co oznaczają dla nas słowa wytrwajcie w miłości mojej, na czym ona ma polegać i gdzie dziś możemy odnaleźć Boga w swoim życiu. Z Panem Bogiem.